Cześć! To jest podcast do góry kotami. Nazywam się Joanna Szopińska i dzielę się wiedzą na temat kotów oraz pomagam spojrzeć na ich świat z nowej perspektywy. Dzień dobry, kochani! Witam Was już w ósmym odcinku podcastu. Który udało mi się prawie, że zgodnie z zapowiedzią opublikować tydzień później, dlatego, że mamy czwartek, a powinno być w środę. No, ale myślę, że jest i tak nieźle, jest tylko drobne pole jeszcze do poprawy. A dzisiejszy odcinek będzie poświęcony kotom bezdomnym. Natomiast zanim zapowiem gościa, mam dla Was małe takie jeszcze ogłoszenie, dlatego że napisałam na blogu post. W którym zebrałam w jednym miejscu różne kalendarze charytatywne różnych organizacji prozwierzęcych, fundacji, ale są też i kalendarze, które są po prostu wydane przez polskich twórców, których uważam, że też warto wspierać. Więc jeżeli potrzebujecie kalendarza i jednocześnie chcielibyście pomóc zwierzakom, no to polecam wam tam zajrzeć i wybrać coś właśnie z tej listy. Są to fundacje czy organizacje z całej Polski, więc myślę, że każdy z Was coś dla siebie znajdzie. A jeżeli chcielibyście, żeby jakiś jeszcze kalendarz się tam znalazł, no to dajcie znać, możecie do mnie napisać na przykład na hellomałpa.górykotami.pl. A ja tą listę, ten link z tym wpisem podlinkuję oczywiście w opisie tego odcinka. No a teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu, który oczywiście jest bardzo ważny, ale też i aktualny. Dlatego, że temperatury są już coraz niższe, pojawiają się przymrozki, pierwsze śniegi i będzie jeszcze tylko coraz zimniej, bo nadchodzi zima, a na dworze są koty bezdomne, którym oczywiście warto pomagać przez cały rok, ale zima jest dla nich szczególnie trudnym okresem. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że często niestety dzieje się tak, że na przykład działkowicze, osoby wyjeżdżające na wczasy, Zaczynają w czasie lata dokarmiać koty, a później, kiedy przychodzi jesień, przychodzi zima, wracają do domów i te stada zostają opuszczone, a są już przyzwyczajone jest zebrana większa liczba kotów. No i warto się rozejrzeć, szczególnie jeżeli na przykład mieszkacie w okolicy ogródków działkowych, czy gdzieś takie stado się nie utworzyło, bo warto mu oczywiście pomóc. A o tym, jak pomagać kotom bezdomnym. Będę rozmawiać z Martą Walicką, która jest założycielką Fundacji na Ratunek Bezdomniakom. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Cześć! Cześć! Na początek powiedz, ile kotów mieszka z tobą teraz? Obecnie u mnie w domu jest 10 kotów, z czego moje są 4. Pozostałe koty są kotami fundacyjnymi i wszystkie są do adopcji. Czyli trochę pełnisz też rolę domu tymczasowego, a trochę stałego. Dokładnie tak, jakby prowadząc fundację, nie ma opcji, żeby tych kotów w domu nie było. Tak, mogę tak dodać, że po prostu ciągle widzę, jak tam gdzieś przebiegają jakieś koty za Martą i, i co jakiś czas myślę, że mogą nam gdzieś wskoczyć też w okolicy mikrofonu. A powiedz, jak to wszystko się zaczęło? Czyli jak zaczęłaś pomagać kotom bezdomnym? To jest trudne pytanie tak naprawdę, bo myślę, że dla większości osób, które działają przede wszystkim w terenie, nie tylko, nie tylko pełniąc wolontariat w fundacji, nie ma jednej daty, która określiłaby ten początek. Nie budzimy się nagle i nie stwierdzamy, że o, od dzisiaj zacznę pomagać kotom. Zazwyczaj zdarzają się sytuacje, które po części wymuszają na nas, koty może być może wymusiły na mnie te początki, po prostu pojawiły się na mojej drodze. Tak naprawdę ten początek, który był ważny dla takiego mojego pełnego zaangażowania, można powiedzieć, że trwał nawet dwa lata. Wszystko zaczęło się od momentu, kiedy przeprowadziłam się do Poznania na takie osiedle można powiedzieć, że już właściwie na obrzeżach dużego miasta gdzie było bardzo dużo kotów. I zaczęło się od kotów osiedlowych, które gdzieś między blokami sobie biegały. I tak naprawdę moja wiedza i doświadczenie w opiece nad kotami bezdomnymi była wtedy żadne. Nie wiedziałam ani jak karmić, jak opiekować, nie zdawałam sobie również sprawy z kwestii kastracji. I pewnego dnia pojawił się na osiedlu mały kociaczek. Być może miał 4-5 miesięcy, jeśli dobrze pamiętam, i z tego co udało mi się dowiedzieć, jego mama i reszta rodzeństwa zginęła pod kołami samochodu. I jakby to był pierwszy taki moment, kiedy z tą pomocą ruszyłam, złapałam tego kociaka, i to było okropne, bo to była zima. Było minus 20 stopni, środek nocy na dworze, i chciałam go bardzo złapać. Zadzwoniłam do najbliższej fundacji, która pojawiła mi się w wyszukiwarce internetowej. Przywieźli mi klatkę, łapkę, zostawili tą klatkę, łapkę i pojechali. Nawet tak naprawdę nie wiedziałam, jak tą klatkę ustawić, co zrobić z kotem. Moja wiedza odnośnie też zachowania kota, jak on może się zachować, kiedy się złapie już tą klatkę, no też była żadna, nie, nie zdawałam sobie sprawy, co się może wydarzyć. Po czterech godzinach koczowania w krzakach udało się, kociak wszedł do klatki i z tą klatką, z tym kociakiem pobiegłam do mieszkania i nie wiedziałam nic. Z sąsiadką siedziałyśmy na korytarzu i zastanawiałyśmy się, co z nim zrobić. Udało się go przechować w łazience, skontaktować się następnego dnia z inną fundacją i zająć się kastracją tej koteczki. Koteczka później oczywiście znalazła dom, udało się ją oswoić, i to był mój pierwszy jakiś taki kontakt z kotem wolno żyjącym, i od niej się zaczęło później poszukiwanie kolejnych kotów na osiedlu. Które gdzieś tam dojadały też tą karmę, ponieważ nie wspomniałam wcześniej, ale nim udało się złapać tą koteczkę, to przez kilka dni wystawiałam po prostu pokarm dla kotów. Jakościowo nie był, nie był jakiś dobry, ale no, tak jak wspomniałam, moja wiedza też wtedy jeszcze nie była duża i to jedzenie cały czas znikało. Więc wspólnie z sąsiadką chodziłyśmy i szukałyśmy tych kotów. I udało się znaleźć jeszcze kilka dorosłych, które oczywiście wykastrowałyśmy. I tak właściwie. Przez około rok czasu dokarmiałam koty na osiedlu przy bloku dokarmiałam je samodzielnie. Moja sytuacja nie była na tyle jakaś ciężka, żebym prosiła gdzieś o pomoc fundację, więc ze spokojem radziłyśmy sobie z pomaganiem tym kociakom u nas na osiedlu. Drugim ważnym momentem był ten, kiedy na osiedlu pojawił się kolejny kot w bardzo złym stanie. Był to malutki kociak, i tak naprawdę pojawił się, myślę, że przez około dwa dni pojawiał się na osiedlu. I później zniknął. Był słaby przewracał się, chwiał się, że postanowiłyśmy szukać go poza terenem osiedle, i tak trafiłyśmy do stada kotów praktycznie w lesie, gdzie było ich około 30. I to był już moment, kiedy wiedziałam, że będzie to ponad moje siły. Nie byłam fundacją, nie byłam nigdzie wolontariuszką, tyle co właściwie dokarmiałam koty na osiedlu, więc myślę, że dużo jest takich osób, które działają po prostu same i dokarmiają jakąś nieliczną grupę kotów. I wiedząc, że nie udźwignę tego samodzielnie, zaczęłam szukać pomocy. Wsparcie odzyskałam od fundacji w zakresie kastracji i również przytrzymania kotów po zabiegach kastracji czyli miały pełną rekonwalescencję, zostały przez fundację również odrobaczone, odpchlone, miały przegląd pełen u weterynarza, więc pełne wsparcie otrzymałam od fundacji. Poza tym zajęłam się dokarmianiem tych kotów. One żyły w miejscu, gdzie żyły też osoby bezdomne i tak naprawdę jedyny posiłek, na jaki te koty mogły liczyć, to były gotowane ziemniaki od, od, nie wiem, od czasu do czasu, bo to jakby osoby tam mieszkały również bezdomne i bardzo ciężko było im pomóc. I zaczęliśmy dokarmiać te koty. A powiedz, bo teraz już prowadzisz fundację, prawda? I ile kotów jest teraz takich bezdomnych pod Twoją opieką? I fundacji powiedzmy? W samej fundacji mamy 28 kotów, które są. Gotowe do adopcji bądź które do tej adopcji przygotowujemy, ponieważ ze względu na swój stan zdrowia chcemy je najpierw ustabilizować. Natomiast kotów wolnożyjących, które wykastrowane my dokarmiamy, jest około 40, jest ich około 40. Plus są też karmiciele, którzy zgłaszają się do nas po karmę i tych kotów, których, które wspieramy, jest też około 20. Ale naszych, takich naszych, które my dokarmiamy samodzielnie jako wolontariusze, jest około 40. No to już całkiem pokaźne stado. I powiedz, ile osób Ci w tym pomaga? Bo rozumiem, że to już nie jest zadanie dla jednej osoby. Nie, to są tak naprawdę. Cztery stada, więc nie, ma, nie, nie są to malutkie stada w różnych miejscach w Poznaniu, tylko to są mniej, większe stada w trzech miejscach, więc tak naprawdę w cztery osoby jesteśmy w stanie się tymi stadami zająć. Dokarmiamy wszystkie stada dwa razy dziennie i w cztery osoby na spokojnie dajemy radę. Okej, okay. i teraz opowiedz, jeżeli ktoś napotyka właśnie takie stado kotów, które są bezdomne i jedzą te resztki, no to od czego zaczynamy? Jak znajdziemy takie koty, jakie są pierwsze kroki, żeby im jakoś pomóc? Jeśli znajdziemy stado kotów gdzieś wolno żyjących, przede wszystkim zorientujmy się, czy ktoś się w ogóle tym stadem zajmuje, czy one mają Pokarm, jakikolwiek, nawet jeśli to są w ogóle resztki, znajdźmy osobę, która się tym zajmuje i skontaktujmy się z nią, współpracujmy z nią, bo to jest bardzo ważne, żeby nie, nie wchodzić w konflikt z kimś. Jeśli ktoś karmi kota źle, znajdźmy tą osobę, porozmawiajmy z nią, upewnijmy się, czy te koty są wykastrowane, czy nie są wykastrowane, jaka jest ich liczba, czy ta osoba próbowała gdzieś szukać pomocy, czy to w fundacji. Czy w gminie, może nawet w schronisku, ponieważ wszystko też zależy, czy to jest duże miasto, czy to jest wieś. Więc zacznijmy przede wszystkim od zapoznania się ze stadem i poszukaniu opiekuna. Jeśli takiego opiekuna wiemy, że nie ma, na pewno, bo nie ma misek, nie ma niczego. Widzimy, że koty są w złym stanie, nie mają żadnych budek. To przede wszystkim od razu spróbujmy zorientować się, czy są kociaki, czy są tylko koty dorosłe. Mniej więcej zorientujmy się, jaka jest ich liczba i od razu zacznijmy szukać organizacji, która pomoże nam i w kastracji, i w dokarmianiu tych zwierząt. I teraz, jeśli chodzi o organizację, to wszystko zależy od tego, gdzie mieszkamy. Jeśli to jest duże miasto, to myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem fundacji, która pomoże nam. W zakresie kastracji. Jeśli takich fundacji, stowarzyszeń nie ma, tak możemy w całej Polsce są oddziały toz czyli Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Możemy przez wyszukiwarkę internetową wpisać Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i znaleźć najbliższy oddział naszego miejsca zamieszkania i skontaktować się z nimi, w jaki sposób są nam w stanie pomóc. Czyli najpierw szukamy czy w ogóle ktoś się opiekuje tym stadem, a jeżeli nie, no to najpierw staramy się o jakieś wsparcie organizacji, która ma większe doświadczenie. A jeszcze tak podpytam, w jaki sposób możemy szukać tych karmicieli? Czy jest jakaś lista gdzieś czy jakoś się kontaktować przez social media? Co ci się sprawdza? Myślę, że najłatwiej byłoby przywiesić kartkę w miejscu, gdzie znajdują się miski, ponieważ bardzo często są to osoby starsze, które no nie korzystają z Facebooka czy z innych portali społecznościowych. Nie każda osoba też będzie zarejestrowana gdzieś w urzędzie, byśmy mogli się udać i sprawdzić, czy ktoś w tym miejscu się kotami zajmuje. Więc najłatwiej byłoby kartkę w jakąś nawet koszulkę foliową wsadzić, żeby ona nie przemokła, i przy miskach przykleić z numerem kontaktowym i z prośbą o kontakt. Można też popytać po prostu okolicznych mieszkańców, czy znają osobę, która kotami się tutaj zajmuje. I czym możemy dokarmiać takie koty? Co będzie dla nich ok i także co się sprawdzi zimą, bo wiadomo, że zimą jest mróz i na przykład mokra karma może zamarznąć. Wszystko też zależy od tego, gdzie dokarmiamy koty. Większość osób dokarmia oczywiście koty gdzieś w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, ale są też osoby, i niekoniecznie są to wolontariusze, które nawet jeżdżą po wsiach i dokarmiają koty na wsi, dojeżdżają tam co drugi, co trzeci dzień. I teraz jeśli mamy koty, które mieszkają gdzieś w naszym pobliżu, dokarmiajmy je, starajmy się minimalizować ilość suchej karmy. Przede wszystkim starajmy się kupować, czy też starać się o karmę mokrą, jak i mięso, surowe mięso bez, bez żadnych gotowanych warzyw, makaronów, ryżu, kasz, czy innych rzeczy, które tak naprawdę kotom szkodzą. Skupmy się na tym, by była to dieta mięsna i to wcale nie oznacza, że ona musi być droga i tak naprawdę nawet zimą możemy dokarmiać koty bez suchej karmy. Możemy skupić się tylko na karmie mokrej oraz na surowym mięsie. U nas też koty dostają Barfa, ale oczywiście nie będę tutaj teraz o tym czym jest barw mówić, bo myślę, że dostęp do informacji jest tak spory, że każdy może poczytać, ale jak najbardziej mokre karmy i surowe mięso również sprawdzą się zimą, ponieważ jeśli mieszkamy Koty mieszkają w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Jesteśmy w stanie nawet te dwa razy dziennie znaleźć czas, by kotom tą karmę zapewnić rano i wieczorem. Jest to bardzo ważne, ponieważ zarówno latem jak i zimą dostęp do wody jest utrudniony. Latem woda może parować, szybko wyparowuje z misek, a zimą z kolei zamarza i jest jakby dostęp do tej wody jest również mały. W tym momencie jeśli podajemy suchą karmę, no to wiadomo organizm również się odwadnia. Uważam, że zimą jeśli nie ma takiej konieczności, jeśli mamy koty w pobliżu, to nie karmy suchą karmą. Zadbajmy o to, by te nasze zwierzęta, które na dworze żyją i łatwych warunków nie mają, również chorują, żywiły się możliwie jak najzdrowiej. No tak, bo to jest tak, że te koty już i tak mają ciężko, prawda? I dodatkowo ta karma powinna ich wspierać. Czy coś zmieniasz w jadłospisie na zimę, żeby im pomóc? Tak, można do mokrej karmy, jak i mięsa, dodać na przykład smalcu. Oczywiście też trzeba z tym smalcem uważać, żeby nie zaszkodzić trzustce. Między innymi, ale odrobina ilość tłuszczu zwierzęcego zwiększy sytość posiłku. Zimą koty mają większe zapotrzebowanie energetyczne, więc. Jak najbardziej możemy troszkę tego smalcu dodać, można również zimą czy też jesienią, e, wspomagać koty, e, wspomagać ich odporność poprzez dodawanie, na przykład, e, drożdży browarniczych, których używamy, używamy do barfa e, dodawania żółtek, e, można, myślę, że spokojnie, można dwa żółtka w tygodniu kotom e, też dodać do, do tej karmy. Jeszcze to, co zimą można zrobić, to można zbudować podstawki ze styropianu, które nie spowodują, że karma nie zamarznie, ale odrobinę spowolnią proces zamarzania karmy. I chodzi tutaj o grube płyty styropianu, w których wytniemy dziurę równą naszej miseczce, tak żeby ta miska w, to, w ten otwór weszła i wtedy zimno od podłogi i od boków będzie szło nieco wolniej. I to odrobinę spowolni proces zamarzania. Ważne jest też, żeby zimą nie dawać kotom posiłków ciepłych, czy to wody wrzącej, zagotowanej, bo ona zamarznie w takim samym tempie, w jakim zamarznie woda zimna, a ryzykujemy tam, że zwierzę może się oparzyć. Ja tu się wtrącę. Jest taka ciekawostka, że już nie pamiętam dokładnie, jakie tam są temperatury, ale woda, która wrzała, zamarznie szybciej niż taka w temperaturze pokojowej. I to jest jakieś udowodnione zjawisko. Potem jeszcze sprawdzę dokładnie, dla jakich temperatur to było, ale na pewno taka woda bardzo gorąca, szybciej zawarzała wręcz. No, jest to ciekawe. No, i tak jak mówię, przede wszystkim kot może się oparzyć i to jest no, gdzieś tam też ryzykowne, więc nie ma co kombinować. Jak najbardziej, jeśli jest to letni posiłek, bądź delikatnie ciepły. No, to myślę, że, że jak najbardziej, ale nie idźmy w tym kierunku, że jak dam coś ciepłego, to to będzie wolniej zamarzało. Możemy zbudować te podstawki styropianowe jak najbardziej, a poza tym myślę, że karmienie dwa razy dziennie sytym zdrowym posiłkiem będzie dla kota bardzo dobrym wsparciem zimą i zdecydowanie lepszym niż żywienie go nieodpowiednim, co może zaszkodzić. Jak jesteśmy już w temacie zimy, to też powiedz, w jaki sposób możemy jakoś wspomóc koty jakimś schronieniem, jakąś izolacją właśnie od tego zimna czy wiatru. Czy stosujesz jakieś budki może? Czy... Tak, myślę, że każdy karmiciel z, dla swoich kotów takie budki styropianowe ma. Budki styropianowe sprawdzają się najlepiej. Przede wszystkim nie sprawdzają się kartony, w których leży ręcznik. Sprawdza się wszystko to, co nie chłonie wilgoci. Ten styropian powinien mieć nie mniej niż 5 cm grubości. Jak będzie cięższy, to będzie w tej budce za zimno dla kota. Jeśli będzie grubszy, jak najbardziej, nie ma problemu. Taka budka styropianowa powinna być obita folią może to być worek na śmieci, folia streczowa coś, co spowoduje, że nie będzie, nie będzie ta folia, ten styropian przemakał. Dodatkowo folię możemy owinąć taśmą termoizolacyjną. I to tak naprawdę wystarczy. Jeśli chcemy, możemy steropian dodatkowo, dodatkowo obić kolejną warstwą, ale nie jest to konieczne. I ważne jest też to, gdzie umiejscowimy budkę. Dobrze jest wybrać, jeśli mamy taką możliwość, miejsce w miarę możliwości zadaszone. Może to być na przykład pod jakimś balkonem, jeśli mieszkamy w blokach. I ważne jest też, żeby wejście do domku było nie od tej strony, gdzie najbardziej wieje. Bo po prostu będzie kotą do tego domku wiało i nie będzie spełniał on swojej funkcji. Tak, i chyba to wejście powinno być dosyć małe, prawda, żeby też nie zawiewało, jak się domyślam. Tak, dokładnie tak, małe i nie od razu przy samej ziemi. Myślę, że spokojnie gdzieś na pośrodku, pośrodku budki jak najbardziej może się znaleźć. I myślę, że jeśli chodzi o budki, to tyle, choć warto jeszcze dodać, że ja nie stosuję budek drewnianych, dlatego że budki drewniane były najczęściej kradzione. Zazwyczaj na budki styropianowe mało kto zwracał uwagę. Zwłaszcza jeśli były obite czarnym streczem bądź jakimś workiem o takim kolorze zgniłej zieleni, ciemny, ciemna zieleń, bo były mało rzucające się w oczy. Natomiast drewniane, ładne budki zazwyczaj stawiam na posesjach, które są albo prywatne i jest zgoda właściciela, albo gdzieś są po prostu chronione, odgrodzone. Na takich miejscach gdzieś między blokami staram się takich budek nie stawiać, bo po prostu najczęściej są one kradzione. I chyba miski też potrafią znikać, prawda? Miski jak najbardziej też potrafią być kradzione, więc ja zazwyczaj używam albo jakichś starych talerzy, których nie używam w domu, albo misek, talerzyków jednorazowych, które po prostu jak zostaną skradzione, no nie jest tak szkoda jak gdzieś tam ładne miseczki, które byśmy gdzieś zakupili. No, niestety, jakby trzeba wszystkie opilnować i. Też jeszcze wrócimy do tego, bo nie każdy po prostu jest zadowolony chyba z tego, że są te koty bezdomne i że ktoś im pomaga. A jeżeli już zapewniamy jedzenie, zapewniamy schronienie, to o co jeszcze powinniśmy zadbać w przypadku takich kotów? Co jest jeszcze ważne? No niestety bardzo często się zdarza, że nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, jak kastracja jest ważna. Często można nawet na kocich grupach, na portalach społecznościowych. Znaleźć zbiórki, gdzie ktoś zbiera na karmę, bo już nie wyrabia z ilością kotów, które, które ma pod opieką, bo to już zaraz będzie 30, a zaraz 40, a co będzie za chwilę, bo karmy, karmy coraz mniej, a kotów przybywa. Przede wszystkim dokarmianie kotów niekastrowanych nie ma tak naprawdę sensu, bo tak jak powiedziałaś, ich będzie coraz więcej, stwarza się im warunki dobre do tego, żeby się rozmnażały i ściąga się również okoliczne koty. Kiedy zaczynałam kastrować koty, i właściwie do teraz to się dzieje, jeśli mamy nowe stado pod opieką, gdzie pojawia się regularnie jedzenie, tak z okolic przybywają też inne koty, które nie są kastrowane. Więc tych kotów, poza tym, że one się rozmnażają, to jeszcze przychodzą kolejne, które dokładają też od siebie. I w tym momencie bez kastracji. Krzywdzimy te zwierzęta, bo przede wszystkim doprowadzamy do powiększania bezdomności kociej, a sytuacja kotów bezdomnych na chwilę obecną wygląda tak, że w fundacjach w dużym mieście w Poznaniu, gdzie jest fundacji myślę, ponad 10, nie ma miejsca na ani jednego kociaka, który rodzi się na ulicy. Kocięta, które rodzą się teraz o tej porze roku w listopadzie jest zimno, one po prostu nie mają szans na przeżycie. One umrą bez pomocy człowieka i nie, ma, nie mają po prostu jakichkolwiek szans. Dlatego. Kastracja jest najważniejsza i bez względu na to, czy jest to duże mie miejsce, miasto, gdzie mamy 10 fundacji, czy jest to mała wieś, gdzie tak naprawdę organizacja najbliższa jest 30 kilometrów, trzeba o tę kastrację zadbać. Możemy to zrobić samodzielnie, przy pomocy fundacji, czy też przy pomocy, przy pomocy organizacji. Które są oddalone od nas, jak i przy pomocy wolontariuszy, którzy często działają niezależnie poza fundacjami i są blisko nas, a możemy nawet o tym nie wiedzieć, ale na pewno uzyskamy pomoc na portalach społecznościowych, na wielu kocich forach czy kocich grupach. I teraz tak. Przede wszystkim, jeśli kastrujemy zwierzęta, musimy zadbać o to, gdzie te zwierzęta będą po zabiegu przetrzymane. To jest bardzo ważna rzecz. Zabieramy się za kastrację, Przygotowując sobie warunki do tego, żeby, żeby o te zwierzęta się zatroszczyć po zabiegach. I gdzie jak możemy te warunki zapewnić? Możemy albo wygospodarować miejsce gdzieś u siebie w piwnicy, w łazience, albo podjąć współpracę z najbliższą organizacją, ale również z weterynarzem. Kiedy zaczynam kastrować bezdomne zwierzęta i jeszcze nie działałam w żadnej fundacji, byłam po prostu dogadana z weterynarzem. W ten sposób, że on mi przetrzymuje jakiegoś kota po zabiegu. Ja na ten zabieg robiłam też zbiórki, nim jeszcze zaczęłam tak intensywnie działać, i w zamian za to przetrzymanie zwierzęcia nawet pomagałam mu w gabinecie, czy to posprzątać, czy gdzieś na recepcji. To było tak naprawdę kilka godzin w zamian za to, że on tym zwierzęciem po kastracji mi się zaopiekował. Więc jest możliwość nawet jeśli tych organizacji blisko nie ma. A czy w takim razie możemy starać się o dofinansowanie takiej kastracji, i jeżeli tak, to gdzie? Możemy, jak najbardziej. Każda gmina powinna wspomóc nas w walce z kocią bezdomnością, ale poza tym, że udamy się po pomoc do gminy, powinniśmy tę pomoc zweryfikować. Czyli jeśli udajemy się do gminy na wsi, gdzie nie ma tak naprawdę żadnych organizacji i jest jeden weterynarz, który zajmuje się zwierzętami gospodarskimi. I to nie chodzi mi, broń Boże, o to, żeby kogoś kompetencje podważać. Tylko bardzo często pojawiają się w fundacjach zwierzęta, koty, bo akurat kotami się zajmuje, które mają duże powikłania po zabiegach kastracji albo zwyczajnie tych kastracji nie przeżywają i zdarzają się koty, które mają brzuchy szyte na przykład nićmi grubymi, które stosuje się u zwierząt gospodarskich bądź po prostu koty godzinę po zabiegu są wypuszczane, nie możemy do czegoś takiego doprowadzić, więc weryfikujmy to jaką pomoc nam oferuje, czyli sprawdźmy opinie w internecie, zadzwońmy do tego weterynarza, dopytajmy się też jak wygląda zabieg, czy opiekuje się takimi zwierzętami, czy współpracuje z być może jakimiś wolontariuszami, organizacjami, czy zajmuje się zwierzętami domowymi, czy tylko wyłącznie gospodarskimi? To uważam, że jest bardzo ważna rzecz. Mhm, tak, czyli sprawdzamy, czy też ma do czynienia na co dzień ze zwierzętami towarzyszącymi, czyli z psami, kotami. Dokładnie tak. Po... Poza gminą możemy oczywiście też ubiegać się o pomoc do najbliższej fundacji i to nie znaczy, że fundacja musi być kon konkretnie na naszej wsi, w naszym mieście, bo równie dobrze może to być fundacja, która jest oddalona o 100 kilometrów, ale wesprze nas w finansowaniu samego zabiegu. No tak, bo to często jest kwestia finansowa i jeszcze dodatkowo zawsze kastracja kotki jest tą droższą i wymagającą też dłuższej opieki po, prawda? Dokładnie tak, ale ja z doświadczenia powiem, że jeśli ktoś do mnie zgłosi się z prośbą o pomoc w wykastrowaniu kotów, które są 100 czy te 150 km dalej i nie ma w, w pobliżu tej osoby żadnej organizacji, to kwestia finansowa nie powinna być przeszkodą, ponieważ no działamy celem działania wszystkich fundacji jest przede wszystkim walka z kocią bezdomnością. I miejsce w tym momencie nie ma znaczenia. Jeśli osoba chce się zaangażować, chce łapać te koty, chce się nimi zająć i jest w stanie fizycznie im pomóc, a jedynym problemem, przeszkodą są finanse, tak ja osobiście pomocy nie odmawiam w tym momencie. O ile sama też w swojej fundacji możesz sobie na to pozwolić, prawda? Bo wy też macie sporo kotów pod opieką, no i to jest taki problem. Tak, to jest problem, bo jakby fundacje nie są finansowane w żaden sposób przez miasta. Jeśli mamy wsparcie od miasta w zakresie kastracji, bo akurat w Poznaniu taką pomoc mamy, to oczywiście my ją mamy, ale tylko na terenie Poznania. Z tym, że ja no nie jestem w stanie odmówić po prostu kastracji, sfinansowania kastracji, bo to jest zbyt ważna rzecz i myślę, że nawet zakładając zbiórkę, osoba prywatna zakładając zbiórkę na takie kastracje, ja jako fundacja mogę pomóc w ten sposób, że chociaż tą zbiórkę udostępnię bądź jakąś część dorzucę, bądź skontaktuję się z weterynarzem najbliższym, który będzie przeprowadzał zabiegi z prośbą o rozłożenie płatności na raty, bądź odroczenia, na przykład o 2 3 tygodnie, nim zapełnimy zbiórkę. No tak, bo to czasem da się po prostu też jakoś z weterynarzem dogadać. A tak jeszcze z ciekawości, powiedz, czy macie jakiś priorytet, że na przykład jak pojawia się nowe stado, to najpierw kocury, potem kotki, albo najpierw kotki, potem kocury, czy jak się uda złapać, tak kastrujecie? Jeśli stado jest niedokarmiane, nie ma opiekuna, to tak naprawdę ustawia się klatki, łapki i tam wchodzi wszystko, bo wszystkie koty są głodne i yy, każdy jeden tak naprawdę do klatki wchodzi, więc. Ustawia się klatki i bardzo dużo, tak naprawdę największa ta liczba łapie się na samym początku, kiedy jeszcze koty są głodne, a później mm, można sobie ustawiać priorytety, ale to tak naprawdę nie my o tym decydujemy, który kot się pierwszy złapie, a to koty, który wejdzie do klatki. Jeśli są kotki ciężarne, to oczywiście one są priorytetem i kotki zawsze są priorytetem. Ale no, jeśli stado jest duże, no to po prostu nie jesteśmy w stanie akurat na jednego konkretnego kota polować. Wyjątkiem są, jak powiedziałam przed chwilą, kotki ciężarne, które wymagają pilnego zabiegu. Wtedy zazwyczaj próbujemy albo z klatkami zapadowymi, czy różnymi innymi sposobami. Zachęcić akurat konkretnie jednego kota do wejścia do klatki, ale to jest, no, raz się uda, raz się nie uda, więc tak naprawdę, jeśli złapie się inny kot, który jeszcze nie został wykastrowany, to też go bierzemy od razu na zabieg. Najłatwiej łapie się koty, które właśnie są głodne i które jeszcze tego opiekuna nie miały, i bardzo dobrze jest się. Zorganizować w taki sposób, żeby złapać całe stado naraz. Czyli nie łapiemy po jednym kocie tygodniowo, czy kiedy mamy wolne, czy kiedy nam będzie się chciało, bo jeśli wypuścimy jednego kota i za tydzień, za dwa przyjdziemy po kolejnego, to może nam się będzie chciał złapać ten, który już został wykastrowany. Zwłaszcza kocury lubią do klatki wchodzić po kilka razy za jedzeniem, więc bardzo dobrze jest zorganizować się w taki sposób, żeby wyłapać całe stado naraz. A jak jest z jakąś opieką medyczną? O co jakby należy na pewno zadbać? Kiedy interweniujesz i wyłapujesz kota? I jakie takie profilaktyczne różne rzeczy robisz dla stada? Przede wszystkim staram się zadbać o odrobaczenie kotów. Koty wolnożyjące tych pasożytów mają mnóstwo, i jak wiemy, pasożyty potrafią naprawdę sporych, sporych szkód narobić w organizmie. Więc ja dwa razy w roku odrobaczam, odrobaczam koty wolnożyjące i robię to w taki sposób, że te koty, które podchodzą mi do ręki, ponieważ po czasie te koty do karmiciela się oswajają, dostają po prostu krople na kark, które działają zarówno na pasożyty zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Natomiast te koty, które nie pozwalają do siebie podejść, dostają po prostu środek. Akurat ja stosuję fenbendazol, który jest jednym z najbezpieczniejszych środków, i jest jednym z tych środków, które trudno przedawkować. Co nie znaczy, że możemy sypać ile, ile wlezie. Najlepiej skonsultować to z weterynarzem, ale jak najbardziej dwa razy w roku uważam, że warto takie koty odrobaczyć, żeby od tych pasożytów ich uwolnić. Poza tym w okresie takim jesiennym wspieram dodatkowo odporność kotów, dodając między innymi właśnie drożdże browarnicze, czy też kupuję po prostu e, czysty beta-glukan, który wspiera, e, wspiera kocioł odporność. Jeśli chodzi o opiekę medyczną, to przede wszystkim interweniuję wtedy, kiedy widzę, że naprawdę coś się dzieje. Czyli nie interweniuję, kiedy kot kicha, e, kiedy kot kaszle, tylko wspieram wtedy ich odporność. Dlaczego? Dlatego, że, nie, że to są koty w większości nieoswojone, ponieważ tym oswojonym szukam domu. I w tym momencie, jeśli ja będę chciała kota wolno żyjącego łapać za każdym razem, kiedy kot kichnie, kasznie, to on w pewnym momencie, kiedy nadejdzie jakaś poważniejsza choroba, on mi się już nie da złapać, a wtedy będzie wymagał pilniejszej pomocy. Natomiast w przypadku kaszlu, kataru, wspieram ich odporność środkami do tego przeznaczonymi. Jest mnóstwo suplementów, które również możemy dostać u weterynarza. Natomiast interweniuję w przypadkach, kiedy widzę, że ewidentnie z kotem coś się dzieje. Na przykład nie podbiega do misek tak szybko jak zawsze, ma znacznie słabszy apetyt. Bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy zwracali uwagę na to, czy na przykład kot się nie ślini albo nie je w jakiś dziwny sposób bo bardzo dużo mam zgłoszeń od karmicieli, którzy zgłaszają mi koty z problemami z uzębieniem w momencie, kiedy kot przestaje już jeść, spyska leje się ropa z krwią. Karmiciel dzwoni mówiąc, że kot ma chyba wściekliznę, nie myśląc o tym, że coś się dzieje z kocim uzębieniem. I bardzo często, kiedy ktoś do mnie dzwoni, mówi, że kotu leci ślina z pyska, to jeszcze nie miałam przypadku takiego, żeby to nie były zęby. I miałam bardzo mało przypadków, kiedy te zęby nie zdążyły rzutować na nerki, czyli większość tych kotów kończyła z przewlekłą niewydolnością nerek i są już pod opieką fundacji, ponieważ stan zdrowia nie pozwala na powrót kotów przewlekle chorych, po prostu nie wypuszczam, a wspólnie z weterynarzem i bahawiorystą pracujemy nad tym, żeby tego kota przystosować do życia z człowiekiem, więc to, są, to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy zwracali nawet uwagę na sposób w jaki koty jedzą, czy m, być może... Jedzą inaczej inaczej niezwykle, nawet być może podchodzą wolniej do miski, być może za długo zastanawiają się nad tym, czy coś zjeść, czy nie, być może zaczynają wybrzydzać. Zwracajmy uwagę na kondycję futra. Czy futro się zbytnio nie przerzedziło, czy nie zmienia koloru, nie jest wyrudziałe? Bardzo dużo można spotkać kotów wolnożyjących, które zamiast czarnego futra mają po prostu futro wyrudziałe, które może świadczyć o chorobach nerek, wątroby, niedoborach, o bardzo dużym zarobaczeniu organizmu. Również futro, które będzie sterczące, jakieś matowe. Tak naprawdę każda rzecz, która zmienia się w zachowaniu kota, w jego wyglądzie, powinna dać nam jakiś sygnał do niepokoju i powinna dać nam sygnał do tego, żeby skontaktować się z weterynarzem. Nie musimy od razu kota łapać, ale zadzwonimy, przejdźmy się do weterynarza, być może zróbmy nawet kotu zdjęcie, jak wygląda, i zapytajmy się weterynarza, co on o tym sądzi, czy to jest moment, w którym trzeba kota złapać, czy nie. Jeśli kot jest do nas w miarę oswojony, podchodzi do ręki, to najlepiej złapmy go i po prostu do tego weterynarza zabierzmy. Okej, okay, no faktycznie jakby ja też tak powiem, żeby też uspokoić, że to trochę zrudziałe futro, to czasem jest wynik tylko słońca, bo wiem, że jak ktoś to słyszy i ma czarnego kota, to od razu z przerażeniem pyta, czy w takim razie mój kot jest chory. Natomiast no nie może na tego bagatelizować, tak? To może być trochę z opalenia jeżeli kot faktycznie, no taki bezdomny kot trochę na tym słońcu przebywa, prawda? Więc moje koty, które na balkon wychodzą, to ta kotka, która jest srebrzysta, no to faktycznie ona też latem trochę mi rudzieje, gdzie niegdzie, gdzie ma czarne refleksy. No ale w badaniach nic nie wychodzi, tylko trzeba to sprawdzić, tak? A nie uznać, że jest ok i że ten kot tak ma. No właśnie, jakie są takie najczęstsze, bym powiedziała... Może czy błędy, czy jakieś błędne przekonania, które tacy opiekunowie karmiciele mają osoby, które chcą jakoś kotom pomagać. Mówiłyśmy już o tym, że brak kastracji, więc powtórzę raz jeszcze, największym błędem jest brak kastracji kotów wolnożyjących. Drugą kwestią jest kwestia pożywienia, czyli przekonanie, że lepsze coś niż nic. Właściwie nie wiem, czy gorzej jest kota nie karmić, czy gorzej jest go karmić byle jak. Bardzo trudne pytanie. Ja wychodzę z założenia, żeby robić coś. Jeśli coś robię, to robię to najlepiej, jak potrafię. I bardzo często słyszę argument, że no, nie mam pieniędzy, nie mam finansów na to, żeby zadbać o lepsze pożywienie. Tylko teraz tak, jeśli ktoś karmi poi koty na dworze mlekiem, to już wydaje niepotrzebne pieniądze na mleko. Spotykam się z tym, że ktoś kupuje kotom szynki, parówki, kiełbasy, czyli coś, co jest tak naprawdę droższe niż byłyby ćwiartki z kurczaka i z jakąś ilością, ilością podrobów, czy też najtańsza bezzbożowa bezbożo karma dostępna w sklepach. Więc przede wszystkim również tym błędem są resztki jedzenia. I co idzie za resztkami jedzenia, to przede wszystkim bałagan. Bardzo dużym i częstym błędem, z którym się spotykam, jest problem utrzymania porządku przy kotach wolnożyjących. I ten. Problem powoduje również konflikty z mieszkańcami. Często, znaczy w przypadku opieki nad naszymi kotami, jest tak, że my te koty karmimy dwa razy dziennie: koty zjedzą, miski albo zabierane w zależności od miejsca, bo jeśli jest to miejsce gdzieś między blokami, to kiedy koty zjedzą, my te miski po prostu zabieramy, zostawiamy kotom wodę i wieczorem wracamy z kolejną porcją jedzenia. Ale bardzo często zdarza się tak, że ktoś rano w czerwcu, w sierpniu wyniesie jakieś mięso, mokrą karmę, zostawi to o godzinie 9, koty przyjdą o godzinie 17, przy tym już jest pełno much, smród i po prostu nie da się przy tym wytrzymać, a ktoś wyżej ma okna do swojego mieszkania i to od razu powoduje konflikt. Bardzo często się to zdarza, że przy kotach wolnożyjących ludzie nie utrzymują porządku. Więc zadbajmy o to, żeby, żeby ten porządek był, dbajmy o to, żeby te relacje też z mieszkańcami były dobre, bo ja również nie chciałabym pod swoim oknem mieć resztek jedzenia, czy nawet kociej karmy, która latem mi się po prostu w ciągu dwóch, trzech godzin skiśnie i popsuje i będzie śmierdzieć i będę mieć całe okno w muchach, więc to jest bardzo częsty problem. Drugim błędem jest e, wrócę do budek. Bardzo często jest tak, że do budek wsadzane są jakieś ręczniki, kołdry, poduszki, czyli coś, co bardzo szybko nabiera wilgoć i również zaczyna śmierdzieć. Koty niekoniecznie z tego korzystają, ponieważ jest tam mokro. Do budki zawsze dajmy słomę, polar, coś, co wilgoci nie chłonie. I jeszcze jednym takim błędem myślę, że możemy nazwać to błędem jest brak współpracy między sobą, czyli między karmicielami a fundacją co często powoduje to, że te zwierzęta niekoniecznie mają opiekę przez to, że ktoś nie chce jej zapewnić, a przez to, że ludzie się między sobą nie dogadują. Czyli na przykład często zdarza się tak, że kiedy idę do karmiciela, mówię, że chciałabym dopytać w jaki sposób pani się tu kotami opiekuje, czy koty są wykastrowane, to od razu spotykam się z reakcją obronną, gdybym, jak gdybym chciała przyjść, i nie wiem, co najmniej krzywdę kotom wyrządzić. Więc jeśli przychodzi ktoś do nas i dopytuje o koty, to nie nastawiajmy się od razu w ten sposób, że tej osobie coś przeszkadza, tylko porozmawiajmy, współpracujmy z ludźmi, również z sąsiadami, którzy niekoniecznie tymi kotami się zajmują, ale po prostu z ludźmi współpracujmy, bądźmy uprzejmi i nie naskakujmy od razu na osoby, która dopytuje się o koty, bo bardzo często ten po prostu od razu nastawienie takie obronne stwarza po prostu konflikty, które odbijają się na zwierzętach. No właśnie mam tu zapisane takie pytanie, czy spotkałaś się z nieprzychylnością innych ludzi, czyli że ktoś miał coś powiedzmy przeciwko i nie podobało mu się to, że pomagasz tym kotom. Czy miałaś jakieś właśnie, no już wspominałaś, że kradną budki, czy miski, ale czy jakieś dewastacje, jakaś agresja, czy jakieś problemy powiedzmy z dogadaniem się z mieszkańcami? Tak, bardzo często spotykam się z, z taką reakcją mieszkańców. Tylko zazwyczaj ta reakcja jest po części uzasadniona, czyli nie możemy myśleć tylko o tym, że my tu karmimy koty, my pomagamy, a każdy inny, kto zwróci nam na coś uwagę, jest zły. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, czy my wszystko robimy dobrze, czy dbamy o porządek czy nie wiem czy nie ust ustawiamy komuś budki pod balkonem czy oknami być może ktoś ma psa i pies ciągle stoi na tym balkonie i szczeka bo ciągle pojawiają się tam koty albo ujada bo czuje zapach tego jedzenia i chciałby tam iść spróbujmy zrozumieć też tą drugą stronę i porozmawiać, jaki jest powód tego, że te koty przeszkadzają. Spróbujemy po prostu z ludźmi porozmawiać i iść na jakiś kompromis. Bardzo często spotykam się też z reakcją negatywną, przez to, że właśnie jest ten brak porządku. I do tego ludzie myślą, że bardzo często tam, gdzie są koty, dokarmiane tam są szczury. Tylko szczury nie idą tam, gdzie są koty, a tam, gdzie przede wszystkim będą te resztki jedzenia, gdzie będzie to zepsute jedzenie przez dwa dni, leżało, więc. To nie jest wina kotów, a tego, że być może my o coś nie zadbaliśmy. Po prostu rozmawiajmy z ludźmi, bo bardzo rzadko spotykam się z sytuacją, kiedy naprawdę nie mogłam się z kimś porozumieć. I każde stado, które przejmowałam po kimś, bo często przejmujemy też stada po starszych osobach, które już ze względów po prostu zdrowotnych nie są w stanie zajmować się kotami, tak bardzo często wchodzimy do takiego stada i od razu jest w naszą stronę atak ze strony mieszkańców. I nie ma takiej sytuacji, w której byśmy się z tymi mieszkańcami nie dogadali? Zazwyczaj chodziło właśnie o brak porządku i o w miejscach, które niekoniecznie się mieszkańcom podobały. No tak, a czy w drugą stronę zdarzyło ci się, że właśnie na przykład jakieś nowe osoby zaangażowały się w pomoc kotom, tak, że właśnie gdzieś się spotkałaś przy okazji dokarmiania tych kotów, kogoś to zainteresowało i się w to wciągnął, czy niekoniecznie? Tak, ale zazwyczaj to były przez portale społecznościowe. Tak, żebym szła ulicą i kogoś spotkała, i ktoś się dopytał o koty i też chciał pomóc, to nie, ale też być może ze względu na to, że miejsca, w których działamy, są raczej takimi miejscami, gdzie jest albo mniej osób, albo dokarmiamy tam w takich porach, gdzie zazwyczaj niekoniecznie już ktoś się pojawia, ale przez portale społecznościowe bardzo często się zgłaszały osoby, które widziały, że dokarmiamy koty, że jest zbiórka na jedzenie, Kotów w Poznaniu i również dopytywały, gdzie dokarmiamy ten, te koty, czy mogą w jakiś sposób pomóc. A właśnie gdybyś mogła podpowiedzieć, w jaki sposób można próbować pozyskać środki, próbować znaleźć jakąś pomoc i wsparcie, jakie są drogi, jakie są możliwości. Może załóżmy, zacznijmy od osób, które nie są wolontariuszami, nie mają fundacji, organizacji, ponieważ bardzo często. Spotykam się ze zdziwieniem, że osoba prywatna też może coś zorganizować. Jak najbardziej osoby prywatne również mogą: czy to organizować zbiórki, które będą odpowiednio udokumentowane, znajdą się tam faktury czy paragony. Na to, że te pieniądze zostały przeznaczone na karmę dla kotów. Możemy szukać wsparcia w lokalnych sklepach, mięsnych, restauracjach, barach. I teraz, teraz, w okresie pandemii, być może będzie ciężej, ale jak najbardziej możemy szukać wsparcia w sklepach mięsnych. W sklepach mięsnych bardzo często odcinane są surowe ścinki różnych mięs, bądź, bądź zostają jakieś fragmenty. Po mieleniu, po porcjowaniu mięsa, I możemy poprosić, by te ćwiartki, skrawki surowe, surowe, żeby nie było że wędliny czy szynki, mrozić dla nas i raz w miesiącu możemy takie coś odbierać, jeśli oczywiście właściciel sklepu się zgodzi. I ja, kiedy zaczynałam karmić koty, to jak najbardziej miałam dwa sklepy mięsne i jeden sklep rybny, gdzie takie ścinki mogłam odbierać. I tak samo współpracowałam z restauracjami i barami, które takie. Skrawki surowego mięsa bez żadnych przypraw i było to mięso świeże, niezepsute, mroziły dla mnie i ja co dla kotów co jakiś czas odbierałam. Możemy również poprosić o pomoc lokalne sklepy zoologiczne. Które mogą odkładać dla nas czy też informować nas o tym, kiedy dana karma jakiejś przeciętnej jakości, tej bezzbożowej, będzie miała krótki termin ważności i chętnie możemy ją wtedy odkupić po niższej cenie. Zazwyczaj sklepy bardzo chętnie wchodzą w taką współpracę, bo nie zawsze gdzieś na promocji to zejdzie, a nikt nie chce marnować produktu, więc jak najbardziej sklepy zoologiczne raczej były chętne na taką współpracę i kiedy ja zaczynałam dokarmiać koty. To naprawdę sporo karmy w taki sposób udało mi się zakupić, zakupić za grosze. Poza tym, jako osoby prywatne, możemy również organizować zbiórki w szkołach, w przedszkolu, udać się do takiego miejsca, porozmawiać z dziećmi o kotach, nawet zrobić z nimi jakieś zabawy plastyczne, rysunki. A, a jeśli nie, to nawet poprosić o możliwość zebrania karmy dla, dla kotów. I poza tym, możemy również poprosić o pomoc lokalne organizacje. Ja często pomagam karmicielom w zakresie karmienia kotów, dostarczam im karmę, oczywiście nie jest to pomoc regularna ze względu na to, że sytuacja w fundacji jest różna, raz jest lepiej, raz gorzej, ale kiedy tylko mogę, to chociaż karmą mokrą, bezzbożową najtańszą zakupię i, i wesprę w ten sposób karmicieli. Czyli jest też dużo takich możliwości dla osoby, która no właśnie nie jest tą fundacją, nie, nie działa nigdzie, tylko stwierdza, że chce pomóc kotom, prawda? Tak, tak, jeszcze nie wspomniałam o bazarku, bo oczywiście bardzo dużo osób prowadzi też bazarki charytatywne na rzecz zwierząt. I bazarki można robić czy to na Facebooku, ale również dużo osób sprzedaje rzeczy na Oelixie, czy to na Allegro, bądź też na pchlich targach. Jeśli w danym mieście gdzieś takie, takie targi się odbywają, to jak najbardziej można też próbować zbierać różne rzeczy od znajomych, od sąsiadów, które nie są potrzebne i próbować je sprzedawać charytatywnie. Tak, ja jestem też na takiej grupie, uwaga, śmieciarka jedzie, może część słuchaczy zna, bo dosyć popularne to się zrobiło, czyli to są takie grupy, gdzie jak ktoś chce coś wyrzucić, jest mu niepotrzebne, czy przychodzi obok śmietnika i widzi coś ciekawego, bo czasem ludzie bardzo ciekawe rzeczy wyrzucają, no to właśnie często tam są też oddawane rzeczy na takich grupach na bazarki i jest tak konkretnie powiedziane, że chciałabym to przekazać osobie na bazarek. Jeszcze na koniec, bo już powoli będziemy kończyć, jakbyś mogła powiedzieć, gdzie można śledzić twoją fundację, jak ona się nazywa i gdzie można ją znaleźć, i czy właśnie też może macie taki bazarek, czy jakieś zbiórki, jak można wam pomóc? Tak, fundacja nazywa się Fundacja Na Ratunek Bezdomniakom. Obecnie można nas znaleźć na Facebooku. Strona internetowa jest w trakcie, w trakcie tworzenia, ponieważ jesteśmy fundacją nową, działamy od niecałego roku. Więc na Facebooku można znaleźć naszego fanpage'a, gdzie mówimy o kotach, o tym, jak pomagamy znaleźć różne zbiórki. I również na Facebooku Bazarek Fundacji Na Ratunek Bezdomniakom prowadzimy aukcje charytatywne na rzecz naszych, naszych podopiecznych. Nie wiem, czy teraz są, ale ja polecam mydełka. Ja zawsze je bardzo lubiłam. Tak, dzisiaj będą. <laughs> I jakbyś mogła na zakończenie dać jeszcze jedną radę, taką od ciebie dla wszystkich, kociarzy. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy szanowali te zwierzęta, zapewniając im jak najlepszą opiekę, bo na taką opiekę właśnie zasługują. Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. No i to koniec rozmowy na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobała, a mi będzie bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, czy na YouTube, czy na Spotify, czy w innym miejscu, gdzie tego słuchacie. Przypominam też, że wszelkie linki, między innymi do właśnie tych kalendarzy, o których wspominałam na początku, czy też do strony fundacji Na Ratunek Bezdomniakom, znajdziecie w opisie do tego odcinka. A mi nie pozostaje nic innego jak podziękować wam za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło no i koniecznie wymijajcie ode mnie swoje koty.